Trenerze, sezon dobiegł końca, jesteśmy na ostatnim treningu drużyny. Jakie wrażenia po tym sezonie? No na pewno mieszane wrażenia, można powiedzieć. Ciężki początek, potem trochę pozbieraliśmy się w trakcie sezonu, ale niestety nie starczyło to na pierwszą szóstkę, ale ogólnie można to podsumować pozytywnie, bo jednak dostaliśmy się do play-offu, nie musimy grać o utrzymanie. Wiedzieliśmy, że w tej pierwszej fazie play-offu nie będziemy faworytem. Staraliśmy się na miarę naszych możliwości. No, wiadomo, że zawsze każdy czy trener, czy zawodnik chce wygrywać, ale no, nie było nam to można dane, bo drużyna przeciwnika naprawdę dysponowała dobrym składem, ale podsumowując, ja myślę, że drużynie na pewno nie zabrakło przez cały sezon zaangażowania i woli walki, to też kibice myślę docenili. Ma trener w głowie jakieś takie spotkanie, jakiś taki moment, który naprawdę utkwił? Może to, ja myślę, że ten pierwszy mecz tutaj przed własną publicznością, bo też późno tutaj weszliśmy na lód z tym zwycięstwo, też pełna hala, na pewno była to jakaś mobilizacja dla nas. I na pewno też wygrana z Krakowią i też były niektóre porażki, które można było uniknąć, ale jak to w sporcie bywa, no, cały sezon jest długi, więc są zloty i upadki. Ja myślę, że myśmy po tym ciężkim dla nas początku na pewno podnieśli się i w miarę naszych możliwości zagrali na dobry sezon. No i ja rozmawiając z kibicami, im szczególnie utkwił ten okres grudniowy tych meczy, gdzie była seria naprawdę wielu zwycięstw i to napawało takim optymizmem, pokazało, że ta droga, którą trener obrał w przygotowaniu tej drużyny, to jest droga bardzo dobra, która może faktycznie w przyszłości zaprocentować. No na pewno ja wiedziałem od początku, że będziemy na pewno dużo czasu potrzebować, żeby tą drużynę po prostu, żeby oni też zrozumieli, co ja od nich wymagam, co chcemy grać, bo mamy dużo młodych chłopaków, którzy mają pierwszy, można powiedzieć, profesjonalny sezon za sobą. Szkoda trochę jednej rzeczy, że ta liga dzieliła się po 20 meczach, gdzie myśmy praktycznie dochodzili do szóstki, się podzieliła na szóstkę i to trochę było taki, można powiedzieć, minusem dla nas, no ale było to zapowiedziane od samego początku, że się będzie dzieliło po 20 meczach i to też wiedzieliśmy, ale niestety ten czas był krótki, dla nas za krótki, żeby awansować do pierwszej szóstki. No tak, bo patrząc z perspektywy samych punktów zdobytych przez drużynę GKS-u Katowice, to my byśmy się gdzieś tam w granicach pierwszej piątki nawet mogli znaleźć. No to można różnie interpretować, bo myśmy grali potem w tej teoretycznie słabszej grupie, ale ja myślę, że jeżeli by nie było tego podziału, to na pewno ta drużyna by też starała się stworzyć jeszcze jedną, czy nie jedną niespodziankę podczas tego dalszego sezonu, a tak musieliśmy grać po prostu w tej grupie słabszej, gdzie na pewno też było ciężko, bo wszystkie drużyny chciały uniknąć tego gry o utrzymanie po prostu, żeby też dla nas to był cel, żeby zagrać play-off, bo wiadomo, że chcemy play-off, to zaczyna się inny sezon i tego osiągnęliśmy, no ale niestety można powiedzieć, że w play-offach pokazali nam nasze granice. Trenerze, jest ten niedosyt po tym sezonie, tak jak trener powiedział, ale nic straconego, za chwilę, we wrześniu rusza kolejny sezon. Proszę zdradzić, jak teraz będzie wyglądała praca pana i praca całego sztabu szkoleniowego? Na pewno teraz na koniec ja przeprowadzę tam indywidualne meetingi z każdym zawodnikiem, też chcę powiedzieć każdemu chłopakowi co, jak i tak dalej, jak oni widzą ten sezon, też dla obydwu stron jest to na pewno pożyteczne, dla mnie też, jako dla trenera też chcę wiedzieć, jacy chłopacy też widzieli ten cały sezon, można powiedzieć. No teraz mamy trochę czasu na odpoczynek po tym sezonie. Wiadomo, że z mojej strony będzie teraz reprezentacja, też bardzo ważny turniej w Kijowie, ale już gdzieś zaczynamy pomału już jakoś rozmawiać z zawodnikami, czy też, bo wiemy, że teraz w innych klubach jeszcze grają, tak, play-offy, więc na pewno jest to ciężkie teraz po prostu, bo wszyscy skoncentrowali są na play-offach, ale mamy tu dużo młodych chłopaków, które dalej chcemy iść w tym kierunku i rozmawiać z nimi i po prostu też, żeby dalej się rozwijali, to też jest jakimś tam moim celem, żeby ci chłopcy szli do góry, ale wiadomo, że będziemy na pewno chcieli się wzmocnić, żeby też rywalizować, można powiedzieć, trochę więcej niż tylko ta pierwsza runda play-offu i cały ten następny sezon chcemy zagrać bardziej, można powiedzieć, kompaktnie czy konstantnie przez te, nie wiem, 40 czy tam 50 meczy, ale mamy jeszcze trochę na to czasu, ale na pewno
ten czas szybko leci i zaczynamy jak najszybciej, bo potem wiemy, jak to szybko ucieka i potem zawodników nie jest też zbyt dużo tutaj na tym rynku polskim, ale na pewno będziemy teraz to bardziej skrupulatnie przyglądać się komu, czy tych potencjalnych kandydatów, czy oni pasują, czy tak, bo w tym sezonie no, nie mieliśmy tego czasu, nie mieliśmy tych możliwości. Trenerze, ja dziękuję za rozmowę i dziękuję za cały ten sezon. Dziękuję. Ja również dla wszystkich kibiców też podziękowania, za, że nas bardzo, bardzo wspierali w tym sezonie i dla wszystkich, którzy wokół tego teamu pracowali, bo to też niektórzy są, można powiedzieć, niedocenieni albo za taką kurtyną, których się nie zna, to dla wszystkich też chciałem podziękować za ten sezon. Dzięki wielkie.